Cześć, dajcie kolejny odcinku z serii, gdzie prowadzimy Brooklyn Nets w NBA 2K24. Przed nami pora na kolejny odcinek. i Dzisiaj będziemy mieli sezon 2023-2024. W po poprzednim odcinku wygraliśmy nasze czwarte mistrzostwo NBA. Dzisiaj mamy szansę wygrać piąte i mamy też szansę na naszego pierwszego free pita, bo zdobyliśmy dwa mistrzostwa z rzędu, potem przegraliśmy w próbie, próbie zrobienia właśnie pierwszego freepeatu no i właśnie jesteśmy na serii, może powiedzieć, dwóch zwycięzców z rzędu, jeśli chodzi o mistrzostwo NBA. A to mamy szansę teraz zrobić free pita i mam nadzieję, że to właśnie dzisiaj osiągniemy oczywiście. W poprzednim sezonie też yy, wydraftowaliśmy Wiktora Łębaniana, więc mamy największego prospekta od czasu Lebrona i jednego z największych w historii NBA, dlatego on będzie naszym oczywiście starting centrem od początku. No i tutaj, tutaj taki mam mały problem, bo mam właśnie, potrzebowałbym point guarda jakiegoś, no i właśnie zastanawiam się, czy... Nie zrobić takich malutkich zmian, bo Schroeder, no już niestety overalowo niezbyt jest na tle dobry Dlatego zostawiam się, żeby potencjalnie zrobić takich kilka zmian A więc zrobiłbym to w taki sposób Donovan Mitchell przechodzi na point guarda Anton Edwards przechodzi na shooting guarda I Banker przechodzi na small forwarda I w taki oto sposób mamy wszystko już dobrze zrobione Mamy naszego power forwarda Small forwarda Centra Shooting guarda point guard. tak to będzie wyglądało. Niestety, Schroeder i Lawin już nie znajdują się w rotacji. Akurat tak no tak bywa: wieku nie oszuka się. Oczywiście, Schroeder ma już 30, Lawin 28. Nie progresują, wręcz regresują. Dlatego no inaczej to wyglądać po prostu nie może. Camille dalej będzie miał troszkę tych minut, choć zobaczy, ile na razie 20. Łemby na pierwszy sezon 30 mu wystarczy. Zion 34, Luka 36. Kate 30 minut pewnie, Kairi 34 i teraz tak. Eee, teraz tak. Myślę, że Kate może dostać jednak 32 minuty, a Camillow dostanie jeszcze 22. Albo może nie, jednak i tu, i tu pójdę w dół, a w zamian za to Donwan pójdzie w górę, Anton Edwards pójdzie w górę, bo oni jednak mają troszkę overall dość wysokie już, więc chciałbym, żeby miarę tych minut mieli. Dobra, kontynuujemy. Zaczynamy ten sezon. Zaczynam ten sezon. Zaczynamy mocno ten sezon. Porażka z Pistons z pierwsza, a to nic. 10-1 zakłam, że będzie rekord, jednak nie. Będzie 10-2, to i tak dobry start na pewno tego sezonu. Pierwszy mecz Luka wyglądał bardzo dobrze, tak samo Kyrie. Tutaj w meczu z Wizards to był świetny mecz. Oczywiście kilka zawodników, ale Kyrie zdobył najwięcej punktów razem z Zionem. Z Spurs, tutaj Kyrie dobry mecz, Luka to samo. Sixers tutaj... Kairi, Zion Luka i z Hornets też Kairi głównie. Dobra, więc yy, pierwsze miejsce lub drugie pewnie mamy. Jest to miejsce pierwsze, jest to miejsce pierwsze. Nie widzę tutaj Chicago, co jest dobre, bo wydaje mi się, że dalej mamy piki Chicago. Tak jest, w tym roku mam pika Chicago. Rok temu właśnie mieliśmy ich pika i zdobyliśmy czwarty lub piąty. Potem jeszcze zrobiłem oczywiście wymiany, żeby zdobyć pierwszy. Dlatego podoba mi się, że mam pika Chicago, bo oni naprawdę zaczynają tragicznie. No w sumie nie dziwię się, już nawet D-Rose jakby regresuje, więc ich osoba, która ich trzyma przez ostatnie lata. Gdyby nie D-Rose, to oni już by od 15 lat może by tragiczni. No to będzie słabe. To będzie słaby sezon dla nich. Dobrze mieć ich pika. Na dobrze, bo mieć ich pika. Yy, ale nie, mamy dobrze, mamy w 2025 ich pika. Więc dobrze, więc dobrze. jest, Dobra. Możemy kontynuować. Kontynuujmy ten sezon. Pokonamy Miami wysoko to samo. OKC, tutaj kilku zawodników miało dobre występy z OKC No to mieliśmy Triple Double Luki, mieliśmy Kevina Lowa z ławki, który zdobył dość dużo punktów Mam też tutaj w tym sezonie In Season Tournament Nie jest to nieokrągłe dla mnie jakieś mega, mega ważne, no ale ten In Season Tournament jest Ten In Season Tournament jest właśnie od tego sezonu Więc to taka malutka zmiana w tym sezonie Celtics wysoko pokonani, 66 punktów od Luki, 31 od Kairiego Pokonujemy Orlando wysoko. Luka triple double. Chamorand 50 point game. Nie wystarczyło to jednak. E, to jest kolejny mecz in season tournament i finał in season tournamentu. Wygrywamy, dobra, więc pierwszy in season tournament wygrany jest przez nas. Celtics pokonani. Pierwsze miejsce na pewno jest. To oczywiście Bulls na tym miejscu. 14. Super. Nie chcę, żeby byli oni na ostatnim. To jest kluczowe. Żeby nie byli najgorszą drużyną w Lidze, bo wtedy drużyna, która ma najgorszy rekord, oczywiście jak już mówiłem ile raz, no najczęściej nie kończy z tym pikiem pierwszym, więc lepiej nie być najgorszym zespołem w Lidze w tym sezonie, czy w ogóle w jakimkolwiek sezonie. Kings, kolejny zespół pokonany. Wysoko, Luka Ci triple double, Zają też 30 punktów, więc fajne, fajne wy występy w ich wykonaniu. Kolejny duży wynik, i e, tutaj Luka najwięcej punktów. Chicago, no tutaj powinniśmy oczywiście bez problemu wygrać, tak jest. Drugi mecz to samo, kontuzja, z zajona jednak to nic fajnego. Pierwsza w ogóle kontuzja dopiero, nie było kontuzji zbytnio, więc dopiero teraz kontuzja. Więc i tak troszkę bym powiedział, że na pewno długo wytrzymaliśmy bez kontuzji żadnych poważnych, to na pewno. A World jest oczywiście Luka jest już faworytem do wygrania nagrody MVP na, już od teraz od stycznia, więc Freepit e, mistrzostw potencjalnie i Freepit MVP nagród dla Luki możliwe, że będzie Wemby drugi w rookie, rookie of the Year Bancaro czwarty, a zapomniałem przecież, że rok temu był w G League. zapomniałem o tym kompletnie, ja dlatego by dwoje walczymy, więc możliwe, że będziemy mieć dwóch All Rookie First Team Playerów player, player tak, playerów, Kevin trzeci walczy walce na nagrodę Sixman of the Year Jedna nagroda, o którą nie, nie walczymy, Most Improved Kate walczy to Defensive Player of the Year i Clash Player of the Year. Pierwsze miejsce jest. Bulls na miejscu 15 masz. Ale są gorsze drużyny od nich, więc mam nadzieję, że ich pick jest projected. Właśnie trzeci, bo są gorsze drużyny od nich. To jest istotne. W tym roku, no nie wiem, zastanawiam się na, na. nie wiem, na czym się zastanawiam, siedzie piki. Ehm, nie wiem, naprawdę, właśnie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Naprawdę ciężko jej powiedzieć. Kogo potencjalnie potrzebował. Bo za chwilę... Znaczy na może Center byłby ale w sumie spoko opcją, bo Tristan tam jest starszym graczem. A zobaczę, zobaczę. Muszę właśnie jakby... No za sezon, za sezon następny jakby, może być W na następnym sezonie. Choć czy wrócimy, czy nie wrócimy, bo... E, a dobra, poczekam aż Zayan wróci właśnie, bo muszę coś zobaczyć. Jak Zayan wróci, to muszę coś zobaczyć odnośnie naszego line-upu. I Zayan lada moment wróci. I zajął powinien, właśnie tak, po, wraca zajął dobra, a więc Na razie nieważne zawodnicy, a w sumie dobra, poustawiam może tak jak to chcę żeby wyglądało, czyli W taki sposób Tak jest, a więc tak, no w takim przypadku Tristan Thompson za rok, jakby, każdy z tych zawodników dalej będzie w rotacji za rok Oprócz Znaczy może nie oprócz, ale Tristan Thompson to jest ten gość, który może wylecieć, Schroeder, Davin nie pójdą w górę Nie mam tutaj żadnego jakiegoś yy, zawodnika, który ma mega przyszłość, naby no, Ayo i Brandin są młodzi, ale Wątpię że na jakimś, jakby nawet na, u nas w rotacji, więc to jest ten tąpsa potencjał, dlatego z tego względu mógłbym zdobyć alexa sara ale nie ukrywam, że chciałbym też roba Dillinga, bo zawodnikiem, którego lubię, więc zobaczę jak to będzie wyglądało zobaczę jak to będzie wyglądało a na razie możemy kontynuować, w sumie, choć nie, line biorę, tak, line muszę ustawić, po tym powrocie po kontuzji Zobaczmy się, czy ten line będę dobrze ustawiony 34, 36, 36, 30, 34. Dobra, chyba ten line właśnie tak to ma wyglądać. Kontynuujmy. Kyrie na szczęście to jest lekki uraz, więc nic poważnego. Orlando wysoko pokonane. Zobaczmy, czy ktoś tam miał jakiś mega performance. Zion był naprawdę dobry w tym meczu. Grizzlies teraz wysoko pokonani. Zion? Naprawdę, Zion wyglądał w tym sezonie dobrze. Wydaje mi się, że e, Luka a Zion to są e, locked in, jeśli chodzi o All Star Game. Jest 40 wygrana w tym sezonie. Luka 30 Point Game. Oczywiście Luka jest pierwszy w walce o nagrodę MVP. Wemby, drugi. banka piąty. Jeśli chodzi o Rookie of the Year. Kevin Love, piąty w Sixth of the Year. Tutaj w Defensively nikogo nie mamy. Kate, drugi w Most Improved. W klatze Niko nie mamy, dobra. Pierwsze miejsce. Jest, Chicago słabe, jest, to wszystko jest, wszystko jest oczywiście. I najważniejsze też Chicago nie jest najgorsze, tylko obecnie w trzecim miejscu. Idziemy dalej, idziemy dalej. Porażka z Nowym Jorkiem, taka dość niespodziewana porażka. To w sumie każda porażka na tym etapie jest dla nas niespodzianką jednak. Blazers pokonani, Zion. Zajon naprawdę bardzo dobrze wygląda w tym sezonie. 156. Tutaj Zion ponownie, ile razy mamy duży performance drużyny i ile razy Zion jest. Jako lider, jeśli chodzi o zbyte punkty. Tutaj Luke akurat świetny performance. Trade deadline już teraz będzie. Tak jest, a więc oczywiście standardowo kontrakty. Pierwsza rzecz. Will resign dam wam Mitchell, a więc dam wam lekka obniżka pensji. 21,5 miliona, może nie mogę, niestety, ale oni tak są jeszcze jakby na dwa lata. Schruder, zobaczmy, czy z będę mógł podpisać właśnie, pół miliona Schruderowi też nie mogę, dobra, to nic, bo i tak oni i kontrakt się kończą dopiero za rok. Kontrakt się kończy teraz Antonem Edwardsowi, jemu będę musiał duży, duży kontrakt rzucić, i też Ajo będzie. No dobra, tak to będzie wyglądało, a więc wymiany nie będę robił, bo ten pick sobie zostawię, chyba że w sumie zobaczę jedną rzecz, w sumie. Nie, zostało to tych wszystkich zawodników. Tak jest. Nikt z tych zawodników nie będzie wyrzucony z drużyny. A więc możemy, możemy kontynuować. Kap, spokojnie. Zion ponownie świetny. Męż. Mam nadzieję, że, właśnie, że go za chwilkę zobaczę w All Star Game. Luka pierwszy, Zion trzeci. Kyrie piąty. Wow, no naprawdę wygląda świetnie. Wemby trzeci. Piąty banker w Rookie of the year. Kevin Love trzeci w Sixman of the year. Kate na pierwszym Most Improved. No i tak tak to wygląda. Pierwsze miejsce jest. Chicago słabe jest, tak jest. A więc a więc wszystko tutaj bez zmian. I nawet niestety, Chicago jest teraz pierwsze. To już nie są dobre wieści. To już nie są takie dobre wieści. Pokonajmy Orlando, Rising Stars. No tutaj będziemy mieli na pewno Bankero Łębiego. Wębi jest. Bankero nie ma. Choć, a w ogóle co robi Victor w USA? Agonist e, Team World nie wiem, ale dobra. Kontynuujmy. Na, mecz, na meczu gwiazd mamy tak. Luka, Zion, Kairi już są, czyli ewentualnie jeszcze może być ze starterów Kate i Wemby, ale wątpię, że będą. Tak jest, no spodziewałem się, że ich tutaj akurat nie będzie. Możemy kontynuować. Raptor spokojnie wysoko, Świetny triple-double luki, Sixers spokojnie też tutaj wysoko, Kolejny mecze i kolejne duże wygrane, no możemy zatrzymać, ale na obecną chwilę nic się to nie zmieni, no tak, to dopiero zobaczymy w następnym sezonie, czy będziemy mogli, bo wtedy już mogłyby dopiero się zacząć potencjalne problemy. Kolejny. To same duże tutaj wygrane mamy w sumie w ostatnim czasie. 29 punktów od Luki, tutaj 32 punkty od Zajana, tutaj 3, 21 punktów od e, Zajana. As Pistons, tutaj 28 od Kyriego, Dobra. Idziemy dalej. Wizards pokonani, Magic pokonani i Raptors. Też pokonani, 60 wygrana w tym sezonie jest. Award Races, pierwszy luka, drugi Zan, czwarty Kyrie, UMB drugi, Banker piąty, Rookie of the year. Kevillow 5 w 6th i K4 Most Improved. Pierwsze miejsce. Chicago na tym 15. No, Chicago jest cały najgorsze. To nie są dobre wieści, naprawdę. Choć z drugiej strony, to nie jest jakiś draft, class, który naprawdę muszę mieć pierwszy wybór w draftzie. no, to nie, to nie jest właśnie to samo, jakby co tam przed rok temu Rok temu musiałem mieć jak najlepsze opiekę, no bo musiałem wybrać. Wiktora, więc to jest właśnie inny sezon. Inny sezon, inny draft, dlatego troszeczkę inaczej na to właśnie patrzę. Więc w sumie to nie jest nic takiego strasznego, że nie będziemy mieli pewnie tego pierwszego pika. Porażkę z Celtics, dopiero piąta nasza porażka w tym sezonie. Tutaj Luka 35 punktów, tutaj ze Spurs 27 od Keida i z Hawks 28 od Kairiego, dobra. MVP. Będzie nasz, będzie nasz i będzie to pewnie Luka, ale naprawdę tak, że wiem. Zion w tym sezonie wygląda naprawdę bardzo imponująco. To, to na pewno trzeba przeżyć. Rookie of the Year to będzie Skud. Wiedziałem, że Skud jednak pełni ważniejszą rolę w pewnie, w, pewnie w Hornets niż u Umbi u nas. Sixth of the Year nie będzie dla Kevin Love'a, Most Improved może się być dla, dla Kade'a. Zobaczymy. No jeszcze, jeszcze walczą. Mam wrażenie, że Warriors walczą z z Bulls, oto kto będzie najgorszą dużą. Niestety mamy mecz jeszcze z Chicago, więc im wlepimy niestety porażkę. No tak, niestety bałem się, że to się wydarzy i tak jest, no. Mamy taki sam rekord. Porażka tutaj nasza, to nic nie zmieni oczywiście dla, dla Chicago. Taki sam rekord trzymają. O, Spurs My, Tak, Spurs mam Pika Warriors. Wow, to Warriors naprawdę nie jest za dobrze. Patrz tutaj, troszkę łapiemy tych paragraf, to zawsze tak samo wygląda końcówka sezonu. 24,57, 24,56. Jeszcze nie wiadomo, co zrobi. Co może być Warriors? 24,57, 25,56. To w tym momencie, ale no to, to powinno się tak to izować, mam wrażenie. Bo to Bulls będą gorszą drużyną jednak, jesteś też będą lepszą troszeczkę drużyną od Warriors. Luka MVP, Rookie of the Year Scott, LaMelo Sixman of the Year, Defensive Player of the year, Mo Bamba. Kira Leś, junior, Most Improved, Clutch Player Jalen i Coach of the Year Scott Brooks. O NBA teamy, jest tutaj Luka. Dziwne, że nie Azayona. Dziwne, że nie jest All Defensive teamy. All Rookie teamy, mam tutaj i Bankero i go fajnie. I możemy przechodzić do play-inu, co jest niesamowite, naprawdę bardzo mało tych kontuzji, naprawdę bardzo mało tych kontuzji. Miałem, ja musiałem tylko, chyba tylko raz zmieniałem line gdy uzają kontuzję także to była taka kontuzja, że musiałem aż zmienić. Więc naprawdę niespodziewanie super, jeśli chodzi o to, naprawdę bardzo fajnie. Dobra, zaczynamy pierwszą rundę playoffs. Jest kontuzja niestety, dawniej mieliśmy, no dobra. Ale wiesz, że i tak sobie poradzimy. 1 jeden, 2-1, 3-1. Final konferencji jest nasz, dobra. Final konferencji jest nasz, Jest on z Detroit. Final NBA jest nasz. Final NBA jest nasz. Dejante Murray Mare, Western Conference Finals MVP. Eastern Conference Finals MVP Luka. Jeśli się nie mylę, jak wygrywaliśmy pierwsze mistrzostwo NBA, to właśnie z nimi graliśmy w finale. Z Mavericks. Czy tak było? Tak było, dobrze, mi pamięć nie myli, właśnie pamięć mnie nie myli, że czułem, że tak właśnie było. I tam jeszcze byli starsi gracze jak Carmelo Anto na przykład pod koniec swojej kariery, jeszcze ktoś tam jeszcze, pamiętam te, te finały. Dobra, zaczynamy. No i oczywiście jest sweep Luka Doncic, MVP Finals, Finals MVP i, fin i MVP sezonu zasadniczego, a my mamy Freepita i piąte mistrzostwo NBA ogólnie. Zaczynaliśmy słabo, bo chyba dopiero w dziewiątym sezonie wygraliśmy pierwsze mistrzostwo, ale potem jakby... No to zaczęło już ruszać, dobrze. League Meetings... Eee, Montefiore gold Tend... A czy to miało być? Nie, to nie miało... Nie, to, to nie, nie będziemy tak zmieniać tego, bo to w rzeczywistości nie było zmieniać, więc ja nie będę tego dawał. Draft Lottery, no i my jesteśmy projected jako jedynka niestety. No to możemy powiedzieć e, do zobaczenia dla pierwszego pika bo pierwszy pik nie będzie dla nas, pierwszy pik nas zwiejął. Wow, Blazers od razu skaczą do top 4, co jest dość szokujące, że z 14 miejsca teraz idą w górę. Clippers idą w górę, co się dzieje? Żeby 14 i 13 drużyna poszła w górę do top 4, no ale nie powinni nas wywalić, jakby to powinni. Oni powinni wywalić czwartą i trzecią drużynę, wydaje mi się przynajmniej. Cavs już zostaną, dobra, to już spokój. Oni powinni wywalić czwartą i trzecią. mam nadzieję, że tak będzie. Sans nie idą w górę, dobra, teraz przechodzimy do top 10 już. Boston. Idzie w górę. Nie, nie idzie w górę. Dobra. Zostałem na tym miejscu. Czyli tylko dwie zmiany. Sacramento. Nie idą w górę. Dobra. Pacers. Nie idą w górę. Dobra. Bucks. Nie idą w górę. Dobra. też jest tylko te dwie zmiany. Sixers. Nie idą w ogóle, czyli to 5 teraz. Pora na to 5. Rocket znaczy. Rocket. Ta gra jest tak bezsensowna, jakby ja rozumiem, że nie jest tak w historii NBA, że kto ma pierwszy projected, to będzie, ale naprawdę, że nigdy, no dosłownie nigdy praktycznie tego co się nie dzieje, nie wiem, raz na no nie wiem ile lat może to wydarzy, ale żeby aż na piąte spaść, naprawdę. I co jest najlepsze? Czy tak jest, czy nie? A nie, dobra. Bałem się właśnie, że ten pig Spurs był pierwszy, a nie, to pig Rocket, czyli nawet jakbyśmy mieli tego piga Spurs, i tak byśmy nie mieli pierwszy. To jest jakby najlepszy morał, że najlepiej mieć trzecią, czwartą, piątą najgorszą drużynę. I to jest wtedy największa szansa. Pierwsze i drugie miejsce najczęściej się źle kończą i tak. Fajnie, po prostu fajnie, ale dobra, i tak mogę oddać Trista Thompsona w sumie, więc to jest istotne, ja mogę oddać Trista Thompsona, żeby zdobyć Alexa Sara. Bo Alexa Sara najbardziej potrzebuje z tego draft klasu. Asystent Head Coach nam jest tylko potrzebnym, i to może być. I po ostatnim miałem Shakilon, ile nie ukrywam. Tak gdzieś dobrze pamiętam. I Shaquille tutaj cały czas jest, więc chyba, że jakaś legenda nasza, no ale nie, chyba jakaś legenda nasza, żadna nasza legenda jakoś nie kończy kariery. Więc Steve Nash był kiedyś trenerem w rzeczywistości Brooklyn Nets. Nie skończyło się to za dobrze. Dwayne Wade, no to też zawnik, którego lubię, ale no on żadnej historii z nami nie ma. Więc wydaje mi się, że nie będę zmieniał Szaka, bo jakby jak on był z nami od początku, to nie ma sensu, mam wrażenie. Dla to Szak, jeśli tylko się zgodzimy, no to Szak zostanie u nas. Szak się zgodzi oczywiście. Dobra, więc pora porozmawiać z Rockets. Ja jestem w stanie oczywiście oddać nasz pick i Tristan Thompson'a. Nie Luka, nie Luka, że w życiu nie Luka. Piąty pick. To by chcieli tak w ogóle nic. Nie myślałem, że coś mi powiedzą. Tristan Thompson. Nie udało się to nic. Mam jeszcze mamy jakiś pewnie second round. Mam też na shopika. Mam jeszcze second roundy. Nie udało się to nic, ale jeszcze mam jednego zawodnika do oddania. I byłby nim Daniel Tice, czy się nie mylę. Tak jest, Daniel Tice. To no dobra, no co do tego, może jeszcze second roundy. Nie udało się, dobra. Muszę jeszcze zobaczyć jedną rzecz. No, drugą opcją byłby Donovan Klinga, i tak ten zawodnik tak, tak nie będzie ważny, więc w sumie po co przepłacać? Po co przepłacać, jak i tak ten zawodnik nie będziesz tak ważny, więc właśnie. Dobra, nie muszę mieć pierwszy wybór drafcie Nie muszę go właśnie mieć. Clippers, wybiorę Red Sheparda, Blazers. Dobra, no i pięknie, wszystko się. A nie, zapomniałeś że jeszcze mieli spurs peeka, ałem wzięli Dlinga. dobra. Bingama najbardziej lubię z tego draft klasu, ale jednak nie jest nam akurat potrzebny. Gardów mamy dwóch młodych, jakby Ayo i Brandin podziemski. Oprócz tego mamy przecież Donovan'a, Edwarda, Kejda, Kairę, aby tych zawodników, więc nie jest nam potrzebny. A Donovan Klingan to jest zawodnik, który, który byłby nam potrzebny, więc Donovan Klingan będzie wybrany. Ale będę obserwował, będę obserwował z dwóch zawodników jeszcze w sumie, e, bo w sumie jak wygląda nasz skład w tym momencie chciałbym wiedzieć. A więc mamy, no prawdopodobnie ta trójka zostanie tak jest. Tutaj um, expired, a tak jako przedłużenie mam team option, czy jedynie kończą się kontrakty komu? Jakby restrykcje free agentami, czyli możliwe, że stracimy shooting guarda, ale ogólnie jakby. Nie wiem, w sumie, no, nie, na pewno się zbędzie miejsce, na pewno będzie miejsce, żeby kogoś podpisać, więc spróbuję to właśnie zrobić. Tylko właśnie tak, kogo bym chciał podpisać, nie ukrywałam, że będę patrzył nad dwoma zawodnikami. I tymi dwoma zawodnikami, skoro już nie ma Roba Dillingama, są albo. Gdzie tutaj będziemy mieli jednego z nich? Albo Broni James. Albo. Tutaj jeszcze taki jeden zawodnik. Też jeden z moich ulubieńców, mo z moich top 3. Jest nim, mam nadzieję, że tutaj jest. Jest, teren Shannon Jr. To są moje zawodnicy. Rob Dillingam poszedł, ale wiedziałem, że on pójdzie. To jest właśnie moje top 3. Może nie. Broni nie jest moim top 3. ulubionym, tylko to jest top. Top 2 może być, w których stronę? Bo w top 3 moje, moich rzeczywistych ulubionych zawodników z tego draft to jest Buzelis, Dillingham, Shannon Jr. Ta trójka. Ta trójka, właśnie, że moja ale tutaj broni albo Terence Shannon i wybiorę, któregoś z tych. Zobaczymy. Bo jednak, jakby, no, jeśli Broni będzie pod koniec first roundu dostępny, to go wybiorę. Wcześniej nie będę go brał, bo nie ma sensu, bo nie będę tyle oddał, żeby go zdobyć. Bagans, że mam sobie wymianę, spoko Rapport McCain, Raptors biorą kartę, a dobra Teraz już będę tak powolutku patrzył, na przykład Wolves Co oni by chcieli za ten pick, czy jeśli w ogóle będą chcieli go oddać Ciebie mojego first rounda, no nie będę dał Daniel ta to jest jeden zawodnik, którego mogę oddać jakby, więc nie Utah Jazz, co wy powiecie? Wy nie chcecie, dobra A Raptors? Raptors chcą tego pika. Raptors chcą mojego w 2028 pika, ale wolę do takiej wymiany oddać tego pika. Eee, Hawks Zak Lawin Nie, Lawina nie oddam. Nuggets. Zobaczmy ich, co oni powiedzą. Pik jakiś, ale nie, nie będę oddał jakiegokolwiek pika first-roundowego. Za to mogę wam oddać, tak, że mogę wam oddać Daniela Tysa i się możecie cieszyć z tego względu. Aha, dobra, nie możemy tego zrobić, no dobra. A wybieram e, mog, Mogbo, Mogbo, tak, Sixers. E, mogę wam zrobić taką wymianę, mogę wam zrobić taką wymianę, że. A w sumie jeszcze raz wrócę do tego, bo tak, second rounda może bym, nawet w sumie, chciał, więc. Więc e, tak, tylko że ja wam daję Daniela Tysa Bez second rounda, to Też nie dobra, spoko. Więc nie będę dawał. E, Orlando teraz. Orlando Magic. Dobra, e, no to też to samo. Oddawam tego zawodnika, Daniel Tais. Bez second roundu. Nie, spoko. Więcej nie będę dał wam za te pika. Mavericks. Nasi rywale z finału. Nie wiem, czy oni mają salary cap na to, żeby przyjąć jakikolwiek kontrakt. Aha, dobra. No nie, 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 będę, tego robił, nie będę tego robił. Misję ja go biorą. Dobra Spurs. Kolejny zespół. Ja powiem tak, dam wam tego Tysa i może być, czy nie. We're not interested in this trade, no dobra, spoko, spoko. Ale zrobiłem inną wymianę i Pacers wybiłem sobie mince, dobra, no to teraz Bulls. Już wchodzimy do second rounda, więc za, za jakby second rounda to Daniel Tys powinien być, jakby dostępny, więc, więc jakby, no wydaje mi się, że to powinno być łatwe do zrobienia, chyba, bo Daniel Thais jest znacznie więcej wart. Więc jeszcze second round jeden może. A tak? Tak, dobra, udało się. Dobre, dobra, mamy to więc. No, tak jak już mówiłem. My... Myślę, że będzie to broni. Myślę, że będzie to broni. Gdzie jest broni? Gdzie mi nich to broni? Czy broni jest jako... A nie, miałem mówić. Że, miałem mówić, że on jest ocenią gorzej. A nie, on jest jako C minus, więc jednak wybierzemy broniego. Myślę, że wybiorę broniego, tak jest. Myślę, że wybiorę broniego. A więc... A więc broni tak. I będę obserwował tego Terence'a Shanana Juniora, nie ukrywam. E, gdzie on potencjalnie będzie wybrany. Czy, będziemy, czy w 40 on będzie dalej dostępny, czy nie. Wybrany house, dobra. Miałem dosłownie następny, od następnego piku, od następnego właśnie od e, Grizzlies miałem już potencjalnie po niego iść. ale dobra, to nic. Nic, nic złego oczywiście. Podpiszemy obydwu. Najwyżej zwolnimy Broniego, jeśli będzie jednak źle. Więc podpiszę ich obydwu na początek, ale właśnie... Jeśli nie będzie jednak miejsca, no to broni, przykro mi jednak, będziesz musiał szukać ich dziesięciu. Może być pracy, tak bym nazwał. Anton Edwards, czy będę w stanie przedłużyć go, czy nie? Czy będę musiał liczyć na maczowanie? Mogę, dobra, to super. Jeszcze tego Ayo. on ma 76 overalla. Czy mniej, może nawet. 75, Może jednak? Dobra, jest tutaj IO. dość dużo chce. On e, zgodził się na Qualifying Offer rok temu. Dość dużo tej właśnie chce. Więc może powiem tak: poczekam na IO e, no Dobra, maczujemy na to kontrakt. Poczekam na IO na pewno. Jakby, wydaje mi się, że nie musimy tego robić od razu. Tak jest. E, najważniejsze, żeby tego Edwardsa mieć. Więc 4 Point Guardów, 4 Shooting Guardów. No, jest dużo. Jest dużo na pewno, wie, ale zobaczmy. I Tak, czy jesteśmy w stanie podpisać IO, czy nie? Jest IO, dobra. No zobaczymy, zobaczymy, czy damy radę, czy nie. Wydaje się, że ma na to pieniądze, żeby go podpisać, więc jakiś taki kontrakt 6-10. Powinien się zgodzić, nic lepszego nie dostanie. W takim, w taki sposób będziemy mieli, będziemy mieli, powiem tak, z, może będą się posmiać, no ale tak, będziemy mieli. 5 point, guardów, 5 point guardów, tutaj 4 graczy, więc 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Czyli jeden zawodnik będzie za dużo. No dobra, a więc to znaczy, ktoś będzie wyrzucony. Cześć ja się nie zgodził, jeszcze dobra, w końcu się zgodził. Więc ktoś będzie wyrzucony. Kto będzie tą osobą, za chwilę się dowiem. Wydaje mi się, że mam już pika swojego, ale, ale jeszcze zobaczę, jeszcze zobaczę. Może jednak się to zmieni auto dałem. a dobra, już mniejsza z tym. Mogłem dać, ale dobra, już auto no nie mo, nie Może być, może być, naprawdę. Jakby już, no. To nie musi być aż takie istotne, aby, więc spoko. I tak, aby ta kariera nie będzie trwała jakoś mega długo. Jeszcze, bo tak już mówiłem, no myślę, że albo 10 mistrzostw, albo Kairi kończy karierę, myślę, więc to i tak właśnie nie będzie jakoś trwało długo. Wydaje mi się, że jeśli mamy już te 5 mistrzostw, no to już bym dobry do tej dziesiątki. Chyba, że nie wiem, załóżmy, jak będziemy mieć 10 mistrzostw, a Kairi dalej będzie grał, to jeszcze będę kontynuował. Ale minimalnie jednak te 10 mistrzostw. Myślę jak tak, jak tak właśnie sobie myślę. No dobra. A więc no, nasz najsłabszy zawodnik overallowo to jest Broni, a więc przykro mi Broni, ale znajdę ci miejsce gdzieś. Może, nie wiem. Może, może, może hit. Hit culture. Lebron w rzeczywistości jego ojciec grał w Miami. Czemu nie? Czemu nie broni? Tam może się odnajdziesz, a my możemy dać Advanced Next Season już. I następny sezon, oczywiście, będzie w następnym odcinku. Teraz kończę. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!